zajmowaliśmy się, do głosu były dopuszczone oba środowiska, no i oczywiście nie obeszło się bez stereotypów, często humorystycznych, takich, że nauczyciele pracują od dzwonka do dzwonka, natomiast animatorzy kultury to wariaci, którzy pracują popołudniami i w weekendy, ale oczywiście mówiąc poważnie, no widzimy wzajemny potencjał, a przede wszystkim taką palącą potrzebę wzajemnej współpracy, ale rozwiązań systemowych, czyli uwzględnienia w podstawie programowej obecności właśnie oprócz nauczycieli, także profesjonalistów z zakresu kultury, sztuki, jak również włączenia nauczycieli i danie im możliwości, bo często takie możliwości po prostu proceduralnej, czasowej, logistycznej nie mają, żeby uczestniczyć w ofercie instytucji kultury. No, dyskusja oczywiście była potrzebna, jak każda dyskusja, bo temu służą takie spotkania, my bardzo chętnie rozmawiamy, ale też trzeba sobie szczerze powiedzieć, że taka współpraca istnieje, zarówno no, istnieją oczywiście bariery, ale też istnieje współpraca i nie było tutaj na naszym forum ani takiego nauczyciela, ani takiego animatora kultury, który by takich doświadczeń nie miał. My na co dzień to robimy, my te bariery przełamujemy, my nie mamy wyjścia, my musimy działać. My zazdrościmy nauczycielom, że oni mają pełne sale, bo my chcielibyśmy. My, nie pracownicy kultury, cały czas musimy o publiczność zabiegać, o zwiększenie partycypacji kulturowej, uczestnictwa kulturowego. To cały czas nas spędza sens oczu. Natomiast no, oni mają pełne sale dzieci i pełne szkoły, prawda? Więc tego ich zazdrościmy. Natomiast oni często wypowiadają się w ten sposób, że z kolei my jesteśmy nieograniczani, że możemy, ich ogranicza pewna taka rutyna chociażby tego kalendarza, harmonogramu szkolnego. Natomiast my możemy działać bardziej swobodnie, że możemy sobie, nie wiem, mieć pomysł na każdy rok, na każdy sezon. No i właśnie takie wnioski, które mam nadzieję i nie tracę je, że z pożytkiem dla współpracy, szczególnie przy tym projekcie, który jest no, rozwiązaniem genialnym właśnie, żeby te środowiska uaktywnić, uruchomić i znaleźć taką platformę wspólnej pracy.